27 lipca Turcy zajęli zamek w Zbarażu i zdobyli zamek w Podhajcach. Po Podolu i Wołyniu rozlały się zagony tatarskie, pod Lwowem koncentrowały się wojska polskie. 22 sierpnia Ibrahim Szyszman wysłał około 10 tysięcy Tatarów pod Lwów w celu ich zlikwidowania. Sobieski miał do dyspozycji 6 tysięcy wojska, w tym połowę stanowiła jazda. I nastąpiła 24 sierpnia 1675 roku bitwa pod Lesienicami, znana inaczej jako bitwa pod Lwowem, albo bitwa na trakcie gliniańskim. To była bitwa znana, jest bitwa znana z tego, że użyto tam fałszywej husarii. Aby zmylić przeciwnika, Sobieski kazał wbić w ziemię kopie, a także rozdał czeladzi kopie i kazał im poruszać się, imitując ruchy wojska, aby no, zdezorientować przeciwnika. W tej bitwie pod Lwowem prawdopodobnie no, wziął też i udział von der Grebent, który był wspominany jako uczestnik tej właśnie kampanii lwowskiej 1675 roku. W latach 1675-1703 był Fryderyk von der Greben szefem komputowego regimentu piechoty. Od 1677 do 1679 roku był tytułowany generałem kwatermistrzem. Jan Fryderyk von der Greben jako dyplomata. W latach 1674 do 1696 był dworzaninem królewskim Jana III Sobieskiego, ale też na jego polecenie w latach 1675-1676 posłował do Hana Krymskiego Selim Gireja i Piotra Doroszenki, hetmana kozackiego. Pomiędzy marcem a lipcem 1675 realizował szereg misji dyplomatycznych do Hana Krymskiego w celu uzyskania pośrednictwa tatarskiego w rokowaniach z Turcją. Okazały się one jednak nieskuteczne. A w obozie pod Żurawnem w październiku 1676 odegrał znaczącą rolę, wykorzystując znajomość obyczajów oraz przyjaźń z murzami tatarskimi, między innymi posłując 9 października z Druszkiewiczem do Hana. Wiadomo też, że pod tym Żurawnem był Władysław Dönhoff. Pod Żurawno przeciw Turkom prowadził 800 zbrojnych. Lojalny wobec Jana Sobieskiego Władysław Dönhoff został w początkach roku 1677 wyniesiony do godności senatorskiej kasztelana chełmińskiego. W tym samym roku w lecie postąpił na województwo pomorskie. Szczytem jego kariery był urząd podskarbiego pruskiego uzyskany w 1679 roku. W przywileju lokacyjnym na wieś Słuczyno, czyli Szenajdę, wydanym w Kościerzynie 18 marca 1678 roku, tytułuje się wojewodą pomorskim i pułkownikiem jego królewskiej mości. Władysław hrabia Dönhoff, wojewoda pomorski, skarszewski, kościerzyński, etc. starosta, pan na Lignowach, Rudnie i Gręblinie, pułkownik jego królewskiej mości. Oznajmuje, komu by o tym wiedzieć należało, mianowicie urzędnikom i namiestnikom moim w starostwie kościerzyńskim, będącym, iż chcąc ja jako w najlepszym postanowieniu mieć dobra jego królewskiej mości i to starostwo tak dawniejszymi, jako i świeżymi wojnami i klęskami zniszczone do pierwszej przywieść perfekcyjej, poddanymi osadzić grunty, rozprzestrzenić intraty, przyczynić i w dobry porządek wprawić, założyłem wieś nową Słuczyno, alias Szenajdę, nazwaną w szczyrym Boże i kędy nigdy od wieków żadna nie była posada. Więc mamy tutaj właśnie działalność tam jako starosty w Kościerzynie, tak? Wydany dokument. Był podobnie jak jego ojciec Gerard, Władysław bliskim współpracownikiem króla polskiego w polityce bałtyckiej. I był przy boku króla w Gdańsku, gdzie później Jan III Sobieski wyznaczył go do komisji rozstrzygającej spory gdańskie. Po
tumulcie gdańskim w 1678 roku, gdy protestanci zdemolowali klasztor karmelitów, wojewodowie malborski, bąkowski i pomorski Dönhoff przybyli ze swoimi oddziałami pod Gdańsk i wezwali tamże szlachtę swych województw, aby wywrzeć nacisk i zmusić Radę Miejską do rozmów w sprawach wyznaniowych. Wyznaczony do Królewskiej Komisji do rozstrzygnięcia spraw gdańskich jako jeden z komisarzy był w 1678 wojowniczo nastawiony wobec Gdańska. Ale już na Sejmie w 1680 roku Gdańska bronił. Także w sprawie konfliktów wyznaniowych w Toruniu między miastem a biskupem chełmińskim Opalińskim musiała interweniować specjalna komisja w 1683 roku. Przewodzili jej wojewoda chełmiński Michał Działyński i pomorski Dönhoff. Rozstrzygnięto spór na korzyść biskupa, zobowiązując Toruń do odnowienia zniszczonych w czasie wojny ze Szwecją katolickich kościołów i przyznania katolikom takich samych praw jak protestantom. Władysław był spokrewniony z domem elektora brandenburskiego i używany był przez Sobieskiego do rozwiązywania problemów politycznych na odcinku pruskim. W grudniu 1678 Władysław Dönhoff przeforsował na sejmiku generalnym pruskim obradującym w Grudziądzu punkt o utrzymaniu zaciągów wojskowych, których rozpuszczenia domagał się kurfirst brandenburski w obawie przed przygotowywaną w porozumieniu ze Szwecją i Francją akcją zmierzającą do uderzenia na Prusy książęce. Wojewoda pomorski Dönhoff wysłał także list w imieniu króla, domagając się zwolnienia pastora luterańskiego Egidiusa Strauchera, wrogiego katolikom, ale także kurfirstowi, a sprzyjającego Szwedom, którego uwięziono w Kostrzynie. Uwięził go tam elektor brandenburski, co wywoływało wrzenia polityczne w Gdańsku. Później zgłosił kolejny protest w roku 1679 w celu odzyskania starostwa drachimskiego zajętego przez brandenburczyków w 1668 roku. Władysław Dönhoff korespondował też z Fryderykiem Wilhelmem w sprawie rozstrzygnięcia innych spornych kwestii, czyli pretensji elektora do Elbląga, spraw celnych i przewozu towarów Wisłą, ale pojednawcze propozycje polskie utworzenia wspólnej komisji zostały przez stronę brandenburską odrzucone. Wojewoda pomorski Władysław Dönhoff latem 1682 wezwał szlachtę na sejmik ordynaryjny do Torunia. W uniwersale ogłaszającym termin sądów grodzkich pisał: a że sądy przyszłe moje poprzedzą sejmik ex jure municipali ordynaryjny na święty Michał w Toruniu, albo raczy sądy konsyliarskie, które nie tak vigore laudorum jako ex nostra legis reassumere należy, życzę uprzejmie, aby waszmość panowie bracia, zjazd przyszły deputackiej elekcji i mediate w Starogardzie przypadający, tak dispozit przybyć raczyli. Jakobyście wasza miłość panowie, waszmość panów posłów swych i obrali i co by do dobrego rządu w tej prowincji jej należało, o czym do pomienionego sejmiku świętomichalskiego zlecili. W czym, że się waszmość panowie i starożytnym zwyczajem akomodować zechcieli, nie powątpiewam. Tu zacytowałem, aby zobaczyć, jakiego języka wtedy używano. Mamy te makaronizmy i widzimy już, tak jak to w tym sarmackim, w tej sarmackiej epoce, Władysław tak mówi, mieszając polszczyznę z łaciną. Cytowałem za Achremczykiem Życie polityczne Prus Królewskich. Tam się znajduje ten cytat. Władysław Dönhoff został też przez króla zaangażowany w tworzenie Ligi Antytureckiej. Był w deputacji wysłanej w celu zawarcia traktatu zaczepno-odpornego z cesarzem. Z dnia 1 kwietnia 1683 roku, podpisanego przez monarchów w maju. Władysław w imieniu sejmiku pruskiego rozmawiał z posłem francuskim de l'Hôpital, markizem de Vitry i magistratem Gdańska w sprawie wsparcia dla wyprawy z tego powodu pod Wiedeń wyruszył z opóźnieniem. Czynił w Prusach Królewskich przygotowania do odsieczy wiedeńskiej i wystawił chorągiew husarską 80 konnych i regiment piechoty 380 pieszych.
wiózł też Władysław Denhof królowi pieniądze od biskupa Michała Radziejowskiego, wtedy biskupa warmińskiego, później prymasa. I wzmianka o tym pojawia się w listach do Marysieńki. Po napisanym liście z Ołomuńca nie stało się nic osobliwego. Otekolim ucichło i Tatarowie gdzieś zapadli, że o nich słusznej dotąd nie masz wiadomości. Skoro my przejdziemy za most, tym, co pojadą za nami, trzeba się będzie mieć na wielkiej ostrożności i daleko prosty do Wiednia objeżdżać gościniec. Osobliwie tego życzę panu wojewodzie pomorskiemu, który moje od księdza warmińskiego przy sobie wiezie pieniądze. Już to stąd do Wiednia tylko 13 mil. Więc widzimy, troszczy się o Władysława Denhofa i wiemy dlaczego, tak? Bo wiezie pieniądze. I po tym liście z 29 sierpnia jest jeszcze inna wzmianka w liście z 4 września 1683 roku. Na Ustrzyckiego bardzo mi niemiło, że nie wziął lichtarza i fuzji, które przyniósł Dumont. A teraz to oboje potrzebniejsza, niżeli nożyk za czapką albo strusie pióra u kapelusza. Przynajmniej, że tedy przysłać to oboje przez pana wojewodę pomorskiego uniżenie proszę. Więc widzimy, że i także Władysław pewne przysługi królowi świadczy, tak? Przewozi jakieś mobilia i pieniądze pod Wiedeń Sobieskiemu. W kampanii wiedeńskiej uczestniczył też Ernest Denhof, towarzysząc królowi w jego podróżach w sierpniu, a w bitwie dowodził on jedną z brygad piechoty na prawym skrzydle wojsk polskich, która otrzymała rozkaz przetransportowania dział i wozów z amunicją przez wzniesienia Lasu Wiedeńskiego. Diariusz wiedeńskiej okazji, napisany przez Mikołaja Diakowskiego, pisze nam o okolicznościach transportowania właśnie wtedy tych dział i piechoty. Potem w sobotę ruszył się z tego miejsca z wojskiem król. Ciągnął ku Wiedniowi i cały tydzień szliśmy niepubliczną drogą, ale manowcami do marszu niesposobnymi. Osobliwie do prowadzenia armat, gdzie gdy jaka górka trafiła się, to sobą piechoty musiały wyciągać. I takeśmy strawili cały dzień na tym marszu, który czyli umyślnie, czyli z przypadku tak był powolny, żeśmy aż ku zmrokowi po zachodzie słońca stanęli z wojskiem. Tutaj przerwę, cytat. Tutaj już moimi słowami powiem, że z wieży świętego Szczepana dawano znać racami, że obrońcy już wiedzą o przybyciu odsieczy. Król wtedy uspokojony nakręcił zegarek na godzinę 3 po północy. Tutaj cytat, który blisko siebie kazał położyć, żeby go ekscytarz obudził. Koniec cytatu. Czyli pod Wiedniem Jan Sobieski miał ze sobą budzik. Potem zawołał księży kapelanów i z bębnów zrobiono mensę, bo nie było wtedy pod ręką stołu ani wozu. I cytat. Pierwszą mszą miał dominikanin obserwant Skopowski, drugą kapucyn Włoch. Koniec cytatu. Czyli Marek z Aviano, Marco de Aviano, który 12 września odprawił mszę na Kalenbergu, do której służył Jan Sobieski. I cytat. Na której mszy komunikował król, krzyżem leżał i błogosławieństwo brał. Koniec cytatu. I tutaj dalej. Cytuję. Po skończonych mszach zaczęło się na dzień zabierać,
w który czas przychodził z chorągwią swoją nowo zaciążną, na tę kampanię erygowaną, z którą się był trochę opóźnił, Denchow, wojewoda pomorski. Ojciec wojewody połockiego, który sekundowoto miał za sobą sieniawską kasztelankę krakowską, ostatniego Adama Sieniawskiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego córkę. Tu kończę cytat. Z tego diariusza wynikałoby więc, że dopiero na ostatnią chwilę przed bitwą wiedeńską przyjechał wojewoda pomorski Władysław Denchow. Ale ten diariusz pisany był już po latach, tak? Więc to się mogło troszeczkę pomylić. Wiadomo było, że się spóźniał, nie wiadomo było, o ile się spóźnił. I mamy informację o tym, kiedy przyjechał, w liście Sobieskiego. Za Dunajem, u mostu pod Tulnem, to było 9 września 1683 roku. Dzieci całuję z duszy i obłapiam, cieszę się niezmiernie z fantazji murmurka. Pan wojewoda pomorski dopiero przyjechał, książę bawarski ma być u mnie zaraz. A więc to było 9 września 1683, a nie już 11 czy 12, jak tutaj w diariuszu. Brygad piechoty pod Wiedniem było 8. Jedna to była brygada Ernesta Denhoffa, inna Morstina, jeszcze inna Łąckiego. Kolejna to brygada Fryderyka von der Grebena, inna Butlera, dalej Denemarka, Zamoyskiego i Krausego. Każda brygada miała 2 działka i razem było to 16. A pozostałe 12 dział cięższych zostało posłanych na lewe skrzydło dla wsparcia wojsk cesarskich. Te informacje podaję za Sebastianem Pawliną. Pod Wiedniem 12 września 1683 roku Jan Fryderyk von der Greben dowodził brygadą piechoty, która na prawym skrzydle wojsk Sobieskiego skutecznie utorowała kawalerii polskiej drogę do zwycięskiej szarży. Ale w tej operacji wiedeńskiej wziął też udział inny Greben, który pojawia się w korespondencji Hieronima Augustyna Lubomirskiego. Zgodnie z umową podpisaną 1 lutego 1683 roku na żołdzie cesarza Austrii Leopolda Habsburga był zwerbowany na wojnę z Turkami za zgodą i na terenie Rzeczypospolitej korpus posiłkowy Hieronima Augustyna Lubomirskiego, marszałka nadwornego koronnego, a później hetmana. W regimencie rajtarskim Jana Kazimierza Tetwina służył tam major Greben, którego Danuta Janicka identyfikuje jako Abrahama, bratanka Jana Fryderyka, syna Henryka. Major Greben, prawdopodobnie Abraham, pojawia się w liście wysłanym przez Hieronima Augustyna Lubomirskiego. Tutaj jest on w aktach do dziejów króla Jana III wydany. To jest kopia listu jego mości pana marszałka nadwornego, de data, i tu mamy 20, ale tam poprawiono, że to było 21 juli z południa z obozu pod Wiedniem anno, i mamy datę 1683. Wczoraj z wieczora stanąłem tu pod mostami wiedeńskimi w obozie generalnym i zaraz konferencją miałem z księciem jego mością lotaryńskim sekretną około okurencji wojennych. Czynił mi okurencji wszystkich relacją, cokolwiek do dzisiejszego dnia działo się. Tu przerywam cytat i cytuję dalej. Wszyscy tu ręce opuścili i są prawie bez rady. Zastałem tu obóz rozwleczony na dobrą ćwierć mili, od mostów począwszy niżej Dunaju nad brzegiem, bez żadnej cyrkumobrony. Wojska wszystkiego nie masz więcej nad 10 tysięcy, bo piechoty wszystkie w Jaworzynie i w Wiedniu.
i Dragonia wszystka z panem Dynewaldem poszła pod Krems bronić od czambułów tatarskich, które aż w Czechy zagoniły. Tu nie masz tylko kilkaset piechoty przy armacie, a regiment dragoński pana Szulca. Była onegdaj okazja za mostem, który koniecznie Turcy chcieli wziąć. Broniła go Dragonia Szulca, gdzie sam generał uderzony z Janczarki, ale nieśmiertelnie. Byli tam i ludzie moi komenderowani, gdzie zginął major mój Greben z wielką pochwałą męstwa nieporównanego, bo swoją ręką w oczach wojska trzech Turków ściął. Po tej okazji jej kazał książę most spalić i teraz wcale żadnej komunikacji jej z miastem nie masz i żadnej wiadomości, co się tam dzieje. Przed kilką dni wycieczkę uczyniono z miasta, w której zginęło Turków 1500. Tutaj kończę cytat. Zginął major mój Greben z wielką pochwałą męstwa nieporównanego. Swoją ręką w oczach wojska trzech Turków ściął. Więc mamy tam majora Grebena, krewnego Jana Fryderyka, którego widzimy na chorągwi w tej sali. Jak tylko słońce poczęło wschodzić, kazał król i hetman wojsku na konie wsiadać, które jak spod Umbry z lasu wychodziło, o czym dają znać wezyrowi, że polskie wojska wielkie następują, bo wezyr nigdy temu wierzyć nie chciał, aby się król z swymi wojskami tak daleko znajdował. Które wojsko polskie, zobaczywszy wezyr, jakośmy mieli z relacji pokojowych jego, rzekł: o królu, nie mogłeś czynić tej krzywdy panu memu. To jest właśnie relacja Mikołaja Diakowskiego. Zabierało się tedy wojsko nasze, polskie, do szyku, które respektem komendy królewskiej trzymało prawe skrzydło. Na lewem zaś skrzydle było wojsko cesarskie. Wojsko nasze polskie miało miejsce niepoczciwe i niesposobne do szyku, bo się na winogrady trafiło naszym. Co zaś winograd, to gospodarz każdy sobie swoją winnicę podmurował na kształt miedzy albo granicy. Wtem przyjeżdżają dwóch książąt do króla, o precedencją kontrując z sobą, to jest książę lotaryński i drugi książę. Tutaj przerywam cytat i cytuję dalej. Któremu by zaś los padł, tego nie wiem, bom daleki był w ten czas od tego, a do tego, żem najbardziej konsyderował strój księcia lotaryńskiego, który siedział na koniu rosłym i dzielnym, w karacenę ustrojonym, sam zaś książę był kirysem od głowy do stóp przybrany. Tutaj trochę pomijam i cytuję o stroju króla. Król zaś nasz był w czarnym kontuszu grodetorowym, siedział na płowym koniu, którego zwano pałasz. Król był przepasany złotym łańcuchem i rozkazał, aby od największego żołnierza polskiego, autoramentu, do najmniejszego ciury, który by się znajdował w okazji, każdy był przepasany powrozem słomianym, a to dla dystynkcji naszych od Turków selimgierejowskich. Tu troszeczkę pomijam. Żeby Niemcy nie strzelali naszych zamiast Turków, którzy takowego stroju zażywają jako i my. A więc Polacy musieli się powrozami słomianymi odróżniać, bo strój nie odróżniał ich od armii nieprzyjaciela, w przeciwieństwie do tych wojsk właśnie niemieckich. W oblężeniu Wiednia Turcy mieli siły od 138 do 300 tysięcy. W bitwie spotkało się dwie armie, około 70-tysięczne. Straty w bitwie Turków wyniosły około 10 tysięcy wobec 4 tysięcy wojsk chrześcijańskich. I po bitwie wiedeńskiej relacjonował wydarzenia swojej małżonce Jan Sobieski w liście, który jest bardzo dobrze znany, w namiotach wezyrskich 13 września 1683 w nocy. Jedyna duszy i serca pociecho, najśliczniejsza i najukochańsza Marysieńku, Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszacowane dostały się w ręce nasze. Nieprzyjaciel, zasławszy trup
zasławszy trupem aprosze, pola i obóz, ucieka w konfuzji. Wielbłądy, muły, bydle, owce, które to miał po bokach, dopiero dziś wojska nasze brać poczynają, przy których Turków trzodami tu przed sobą pędzą, drudzy zaś, osobliwie odszczepieńcy, na dobrych koniach i pięknie ubrani, od nich tu do nas uciekają. I tu przerywam cytat i cytuję dalszy fragment. Wezyr tak uciekł od wszystkiego, że ledwo na jednym koniu i w jednej sukni. Jam został jego sukcesorem, bo po wielkiej części wszystkie mi się po nim dostały splendory. A to tym trafunkiem, że będąc w obozie w samym przedzie i tuż za wezyrem postępując, przedał się jeden pokojowy jego i pokazał namioty jego, tak obszerne, jako Warszawa albo Lwów w murach. Mam wszystkie znaki jego wezyrskie, które nad nim noszą. Chorągiew mahometańską, którą mu dał cesarz jego na wojnę i którą dzisże jeszcze posłałem do Rzymu Ojcu Świętemu. Koniec cytatu. To była oczywiście pomyłka. To nie trafiła ta chorągiew proroka spod Wiednia do Ojca Świętego, ale wysłano inną dużą chorągiew turecką. Po bitwie wiedeńskiej część uczestników pozostała w Wiedniu. I tutaj list z 18 września. Naszych siła została w Wiedniu. Pan wojewoda wołyński, chory trochę i innych wielu, pan podstoli koronny, pan wojewoda pomorski, pan chorąży koronny, kręcą się tam czegoś w Wiedniu koło dworskich. Tam widzimy chory trochę. W tym liście informacja. A w liście z 28 września na insule Szut między Preszburkiem a Komorą pod San Peter. Tu zaś w obozie nie tak bardzo, ale przecie chorują pan wojewoda krakowski, lubelski, pan sandomierski. Dosyć, że odjeżdżając dziś z panem wojewodą ruskim do Jawarynu dla widzenia tej tak sławnej fortecy, nie mamy przy kim komendy zostawić. Pan wojewoda pomorski, słaby, się także jeszcze został w Preszburku. Owo zgoła, że się już i posłużyć nie ma kim. Szczukowie, owi obadwaj, także na pował leżą. To dziwna, że tu dopiero chodzi, a tu już przybiegają, że źle, że mdleje, że umiera. Jako się uważać może, że pijanicom nie tak szkodzi ta choroba. Więc mamy tutaj gorączkę węgierską, na którą cierpiała armia polska po bitwie wiedeńskiej. I wśród tych chorych był też, widocznie później mocno osłabiony, wojewoda pomorski Władysław. W tym samym liście jest też ciekawy fragment. Poseł tylko hiszpański pisał do mnie komplement, żałując, że się widzieć ze mną nie mógł. Ja zaś do biskupa wiedeńskiego w ten sens napisałem, że ponieważ już do innej przejeżdżam diecezji, a od ciebie nie miałem żadnej przynajmniej wspólnej kongratulacji, że Pan Bóg poszczęścił chrześcijanom, więc ja tobie winszuję, że tenże Pan Bóg przywrócił cię pasterza do zgubionych już prawie owieczek twoich. Nie mam dotąd i na to responsu. Od cesarza też nic ani o runie, tak, złotym runie, ani o Węgrach, ani o Bawarii. Książę bawarski często Fanfanikowi powiadał, że ma siostrę młodszą w 10 lat, daleko gładszą niżeli Madame Dauphine. Tutaj skończę cytat. To ciekawe powinszowania biskupowi wiedeńskiemu, prawda, że mu przywrócił diecezję, że będzie tam jednak chrześcijaństwo. No i nie dostał odpowiedzi na ten temat. I mamy takie informacje, na czym też zależało Sobieskiemu, aby wyswatać dobrze Fanfanika, tak, żeby wszedł w
te koligacje z dworami europejskimi, no bo on był urodzony jeszcze przed koronacją Sobieskiego, przed wyborem na króla, więc no kwestionowano, tak, jego pozycję. I bitwa pod Parkanami nastąpiła blisko Ostrzychomia, więc mamy tutaj na mapie drogę, tak, od Bratysławy, tam pod Ostrzychom, gdzie po tej drugiej stronie Dunaju były właśnie Parkany, a w zasadzie Parkań, teraz już się inaczej nazywa ta miejscowość, na Słowacji. I zacznę od cytatu z pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Poszły potem wojska cesarskie i polskie do Węgier szukać Turków i niektóre atakować fortece, a pominąwszy Komarę, fortecę cesarską, która jeszcze w pogańskich nie była rękach, lubo dalsze za nią pobrano fortece i nowe zamki, które pobudowali Turcy, a przechodząc ku Strygonijej zastali pod Parkany wojsko tureckie, o którym lubo nasi wiedzieli, ale rozumieli, że to tam tego coś niewiele. Nieostrożnie postąpili sobie w przedniej straży. Tak wsiedli Turcy, aż nie przyszło i ognia dawać. Dragonijej regiment zupełny strażnika koronnego Bidzieńskiego wycięto w pień. Inszej Dragonijej, co do przedniej straży, poprzydawano wycięto wiele. Sam strażnik ledwie uciekł, aż zgubił ludzi więcej niż 2000. Oficjerów młodych, szlachty, tak wiela krewnych swoich pogubił. A tak się to cicho i prędko stało, że wojsko niedaleko za pagórkiem będące nie wiedziało o tym. Przyjdzie tedy król z wojskiem nad owe trupy, zaraz serce naszym upadło, a wtem Turcy skoczą obces na naszych. Poczęli się im trochę zrazu opierać, a potem jak wzięli tył chorągwi wojewody ruskiego, hetmana koronnego. Zaraz chorągiew husarska poczęła uciekać, druga za nią, trzecia za nią, wszystko wojsko w nogi. I król, i hetmani, i wszyscy z wielką hańbą i pośmiewiskiem Niemców. Sromotnie uciekali mile wielką, aż się o cesarskie wojsko oparli. Wojewoda pomorski Denhof, człowiek był ciężko tłusty, zginął. Siemianowski porucznik zginął, kompanii jej naginęło, chorągwie, kopije, kotły precz porzucali. Pod królem już się był koń począł rozpierać, aleć go z obu boków łechtano płazami, żeć przecie wyniósł pana. Nieostrożność spowodowała klęskę w pierwszej bitwie pod Parkanami. Sobieski w liście z 8 października, czyli następnego dnia po tej pierwszej bitwie pod Parkanami, wysłanego z miejsca, które określił jako mile od Granu, pisze: dzień wczorajszy nie bardzośmy mieli szczęśliwy. Ja według zwyczaju ruszyłem się skoro dzień ku mostom tureckim, posławszy księdza Zebrzydowskiego do księcia Lotareńskiego, aby swoją kawalerią szedł zaraz za nami. Straży zaś rozkazałem, aby szli przodem, aby czajki na Dunaju pozabierali dla kozaków, a sami, aby mnie o mile od mostu czekali, a żeby wprzód przed sobą posłali. Jeżeli by z tego miasteczka, co przy moście, które się zowie Parkan, mieli na tamtą stronę do Granu uciekać i most za sobą zbierać, to okopujemy to miasteczko. A jeśli by zaś miało być jakie wojsko, żeby się tam bronić chciało, to staniemy sobie o mile, czekając na cesarską piechotę i na działa, które jeszcze o kilka mil od nas. Straż tedy, nie czekając wiadomości, ani mnie znać dawszy, poszli aż ku mostu. I tam zastali wojsko tureckie, które było tej dopiero nocy przez most przeszło. Tamże się z nimi poczęli hałasować. Nadjechał tam potem pan wojewoda ruski, który Dragonii kazał zsiąść z koni. A gdy się z chrustów większe tureckie
pokazało wojsko, już się cofnąć nie mogli, bo by byli i dragonów i siebie zgubili. Do mnie tedy przysłali posłańca za posłańcem, aby ich ratować. Tymczasem, gdy ja idę z pułkami tymi, które były przy mnie, bez piechot i dział, bo te były na zadzie. Oni też nie powiadali, że wojsko było wielkie, tureckie. Wsiedli na przednie straże, wsparli ich tak, że dragonów pieszych obiec musieli. I potem następny fragment tego listu. Przybiegł potem pan wojewoda ruski i począł mnie zaklinać przez Pana Boga, przez ojczyznę, abym się wcześnie salwował, bo postrzegł po wojsku wielką konfuzję. Jakoż była już taka, że dragonia gwałtem z koni zsiadać nie chciała. A drugie chorągwie tam pójść i stać, gdzie im kazano. Mnie się jednak to ani zdało, ani godziło, przyszedłszy tam z wojskiem, a potem ich tam zostawiwszy odjechać. Stałem tedy z panem generałem Dynewaldem, który sam tylko był przybiegł od wojska cesarskiego, uważając la contenance de l'ennemi. Tenże Dynewald posłał posłańca za posłańcem do księcia lotaryńskiego, aby nam cokolwiek kawalerii przysłał, aleśmy się tego doczekać nie mogli. I następny fragment. Ale skorom się tylko ruszył i obrócił frontem do nieprzyjaciela, a liści środek i lewe skrzydło, przeciwko któremu i nie było nieprzyjaciela, razem skoczywszy, poczęli uciekać. Wsiadł wtedy nieprzyjaciel na nich i gonił z srogą konfuzją bez obrócenia się więcej niżeli pół mili, aż ku infanterii naszej i ku wojsku cesarskiemu. Mnie wszyscy odbiegli i porzucili, bom wołał, krzyczał i zawracał, jaką tylko mógł. Fanfanikowi kazałem przodem uchodzić, o którego się potem frasował, nie zaraz się o nim dowiedziawszy, żem mało na miejscu nie skonał. Sam zaś tylko samoósm za wojskiem uchodziłem, bo w tej mieszaninie jeden drugiego z konia spychał, jeden przez drugiego padał, jako się to stało nieborakowi, panu wojewodzie pomorskiemu, który tamże został i innych niemało. Ze mną byli pan koniuszy koronny, pan starosta łódzki, pan Czerkas, pan Piekarski, pan Ustrzycki, towarzysz chorągwi mojej usarskiej, rajtar nieznajomy, który nam stanął za różany wianek, a ja ósmy. Po wszystkim wojsku naszym i cesarskim udano było, żem poległ na placu. Jakoż, że się to nie stało, jest to cud nad cudami, za co niech Panu Bogu będzie cześć i chwała, bo żywa dusza przy mnie się obrócić nie chciała. Pan wojewoda ruski, lubelski i inni szukali mnie już jako nieżywego za powieścią różnych. Żeby to tedy i tam nie zaleciało, dlatego piszę i oznajmuję, żem za łaską Bożą zdrów. Koniec cytatu. Mamy tu więc relację zdaną przez Sobieskiego, że ledwie uszedł z życiem Sobieski, król, a zginął Władysław Denchow, wojewoda pomorski. W relacji Mikołaja Diakowskiego czytamy tak, chodzi o paszę silistryjskiego. Najpierw wsiadł na lewe skrzydło, wtem przypada sam król do dragoni konnej, bardzo pięknej i mundurowanej, osobliwie w konie, bo co chorągiew to insza maść koni, prawie jak do cugu zbierane. Każe jej król, aby z konia zsiadła. Oficer mówi, że niezafasowane ląty, bo jeszcze lątowej strzelby używano. Król drugi raz mówi, z koni, tak ci jak z koni zsiedli, tak Turcy na nich wsiedli i jak owce szablami wyrżnęli, także żadnemu nie tylko wystrzelić, ale zapalić lątu i zafasować nie przyszło. A potem z impetem, jak na całe wojsko nasze skoczyli, tak nasi wszyscy w rozsypkę, bo żaden nie miał nabitego muszkietu. W ten czas wtedy dał był król ordynans wojewodzie pomorskiemu Denchowowi, aby się był z swoją chorągwią piękną, okrytą i mundurowaną potykał, którą jak muchy zmiatali Turcy, bo żaden z kompanii albo pachołków pistoleta i karabina nabitego nie miał.
Pod samym wojewodą zabito konia. Drugiego, choć mu dano, nie mógł go dosiąść, bo był człowiek korpulentus. No, czyli był taki otyły. Pokojowy jego w tym nieszczęściu pana nieodjeżdżający, a salwować się wyśmienicie mogący, rozumiejąc, że się razem z panem dostanie w niewolą i w niej mu usługiwać będzie, z szczególnego afektu, dobrowolnie zsiadł z konia i pana odstąpić nie chciał. Wtem przypadli Turcy w okazji, nikogo w niewolę nie biorąc, obu dwóch trupem położyli, który wojewoda, że był mężczyzna osobisty, rozumieli Turcy, że króla zabili. I jeden z nich, dostawszy głowy tego wojewody, jak mi potem czynił relacją niejaki Janicki, którego zaraz wspomnę, przyniósł ją do Saraskier Paszy, to jest regimentarza, i rzucił pod nogi, mówiąc: oto ci przyniósł głowę króla polskiego. Tu dalej następny cytat. Oprócz tego wojewody, wielu godnych innych poginęło w ten czas, bo najbardziej to naszych w salwowaniu gubiło, że się trafiło na rolą oraną, która była z rana przymarzła, a potem rozpuściła, na której i sam król ledwie głowy nie położył, gdyby go był pod boki nie wyprowadził z obydwóch stron, trzymając czerkasem matczyński koniuszy koronny, który jak tylko który towarzysz mijał króla, to koniuszy koronny wołał: mości panowie, widzicie, kto jest, wstrzymajcie konie, a salwujcie, będzie osobliwszy respekt. I tu jest taki fragment, który w wydaniu XIX-wiecznym zdecydowano się ocenzurować. Ale ten fragment przytoczę za Marcinem Bauerem z jego pracy o literackości Diariusza Wiedeńskiej okazji. To każdy, co mija, odpowiada niepoczciwie, a dalej umyka: jechał cię pies z nim. Lepiej było spod Wiednia po Wiktoryi wrócić się, a nas chleba w Morawie nie zbawiać. Gińże teraz taki, a taki. To nie cudzą powieść pisze, ale to, co uszy moje słyszały. I na to oczy moje patrzały, gdyżem sam nie prosto z królem, ale bokiem uchodził. Niedaleko z Piotrem Rzeckim, paziem królewskim. Aż w tym punkcie nadgania i mija rajtar, na którego miłosiernie woła koniuszy koronny: panie rajtar, tyś spod królewskiego regimentu, wstrzymaj konia, a pilnuj nas, będziesz miał wielki respekt i nagrodę, tylko nie odstępuj. Wstrzymuje tedy rajtar konia i pozadzie króla zostaje, aż Turczyn jeden, wysforowawszy się przed innymi z dzidą, już blisko dopędza króla. Koniuszy koronny, obróciwszy się, woła na rajtara z prośbą: zmiłuj się, panie rajtar, obróć się na tego Turczyna. Obrócił się rajtar i zrównawszy się z Turczynem, jak strzelił, tak Turczyn z dymem spadł. Znowu dwóch Turków wysforowało się za królem. Rajtar się też do nich obrócił, koło którego poczęli bawić się dwóch Turków, a inni nadciągać, i uczyniła się kupka około tego rajtara, który czyli zginął, czyli go zabrali, nie wiem. Takośmy słyszeli dwa razy strzelenie w tej kupie. A tymczasem umknął król, pod którym już się począł koń rozpierać na tej roli. Nasze też chorągwie poczęły się do kupy zbierać i przeciwko nieprzyjacielowi obracać. Wojsko cesarskie poczęło nadciągać, które postrzegłszy Turcy wrócili się, gdyż też i oni mieli konie zmachane. I na tym się dzień czwartkowy skończył, gdzie jak i taki dziękował Panu Bogu, że żyw został, witając się z sobą, jak gdyby z tamtego świata powrócili. To jest relacja Mikołaja Diakowskiego, świadka tych wydarzeń. A więc, jak to cud boski powiedział Sobieski, że króla nie zabito. I Sobieski pisze dalej Marysieńce: nie wątpimy, że nieprzyjacielowi przybyło hardości i że się podobno i wezyr przeprawiać tu zechce, ale my, da Pan Bóg, jutro, byle piechota nadeszła cesarska i armata, przecie ten parkan i most atakować będziemy, przyjąwszy to za sprawiedliwą karę od Pana Boga za rabunki kościołów, zdzierstwa, cudzołóstwa, za co najmniejszej żaden nie odniósł kary. Widziałem ja to wszystko jako we zwierciadle i groziłem nieraz odjazdem,
że ja przy takim wojsku być nie mogę, nad którym wisi kara Boża. Więc to zostało zinterpretowane jako kara Boża na wojsko, które tam po Wiedniu jeszcze szło na Strygonium, tak, na Ostrzychom. I taką też interpretację daje Pasek. Podobnośmy to byli podnieśli serce w pychę, słysząc owe bladientis fortune ab ore populi słowa, czyli pochlebiającej fortuny z ust ludu słowa. Salwatorze, Zbawicielu nasz, bo tak wołano do Sobieskiego, tak? Podobnośmy z owym pysznym zwycięzcą pomyślili sobie, quis est qui de manibus meis eripere possit populum hunc. Któż jest ten, który by ten lud z rąk moich mógł wydrzeć? Położył trupem przed oczyma naszymi kilka tysięcy dobrej kawalerii, żebyśmy widzieli, że jako tych wałami leżących, tak i nasze w jego świętej zdrowie jest dyspozycji jej. Żebyśmy widzieli, że nie wielkość ani moc wojska, ale niebieskie biją nieprzyjaciela moce. Żebyśmy widzieli, że nie rozum ani eksperiencja nasza, ale ręka boska daje nam daje nad nieprzyjacielem i przynosi zwycięstwa. Wzięliśmy chłostę we czwartek, żałujmy za grzechy i upokorzmy się Bogu w piątek, a znowuć Bóg nas podniesie i da się zemścić w sobotę. Z psalmistą wierząc, że kogo dziś zafrasuje, to go jutro umiłuje. Pasza sylistryjski tedy, Wiktor Triumfator, zwyciężywszy za wolą boską naszych i spędziwszy z pola, pozbierał z pobojowiska owe porzucane kopije, kotły, bębny, chorągwi wiele i więźniów posłał to pod Budę. Saraskierowi, opowiadając, że zniósł wojsko polskie wszystko. Posłał potem i głowę wojewody pomorskiego Dönhoffa, twierdząc zapewne, że to jest głowa królewska, żeby ją cesarzowi zaraz odsyłano i submitując się, że intriduo tak będzie i wojsku niemieckiemu, gdyż są już prawie jak w saku. Saraskier ucieszył się tą wiktorią ad rekognoscantiam owej głowy, konwokował ludzi, czyli do rozpoznania tej głowy konwokował ludzi, którzy króla dobrze znali. Różnie twierdzili. Posyła tedy Saraskier wojsko, które przy sobie miał w sukursie sylistryjskiemu paszy, winszując mu tego zwycięstwa, prosząc, żeby prosekurował zaczętą wiktorią, informując go, jak o sobie ma dalej postąpić. I pisze Pasek to zdanie, które dało możliwość zacytowania go w tytule tego wystąpienia. I tak wiedeńskiej wiktoryjej niewypowiedzianą sławę zmazalibyśmy byli wiecznie czwartkowej ucieczki infamią, gdyby był Pan Bóg nie pogłaskał jej znowu sobotnią jeszcze większą niżeli pod Wiedniem wiktoryją. Bo ta pierwsza bitwa pod Parkanami to było 7 października i 9 października była kolejna bitwa pod Parkanami. W tym drugim starciu von der Greben dowodził brygadą piechoty na lewym skrzydle hetmana Jabłonowskiego, współpracując z piechotą cesarską. I 10 października, dzień po bitwie, pisze Sobieski: o jako to dobry Pan Bóg, moja jedynie kochana Marysieńku, za małą konfuzję dał większe zwycięstwo niżeli pod Wiedniem. Nie ustawać mu tedy dziękować przez miłość moją i ustawicznie nie przestawać prosić, aby i dalej pokazał miłosierdzie nad ludem swym. Za umarłych kazać Osowieckiemu znowu egzekwie w Krakowie odprawić, za tych, co w tych potrzebach poumierali. Jako się wszystko działo, wypisałem ręką moją po francusku. Dupontowi kazałem przepisać.
te relacje na wszystkie rozesłać strony, bo tak było właśnie. Jam za łaską Bożą zdrów po wczorajszym zwycięstwie, jakoby mi 20 lat nazad się wróciło, ale tamte dwie nocy dały mi się w znaki, najbardziej żałując sławy narodu naszego. Ale się to wszystko za łaską Bożą poprawiło i Niemcy jako znowu wychwalić się nie mogą, bo lubo już byli, poczęli mówić, a Polacy, Polacy, niegodniści takiego króla, a odstąpiliście go. Ale żołdaci niebożęta w regimentach pieszych, kiedy im dano znać, że ja już nie żyję, krzyknęli na oficerów swych, a cóż już i po nas, kiedyśmy ojca stracili, prowadźcie nas, niech tam pomrzemy wszyscy. Napisałem właści sercu memu, że ósmy był przy mnie Ustrzycki, alem się omylił. Był to jeden towarzysz syna mego. Rajtar zaś, ten cnotliwy, któremu nagotował był wielkie ukontentowanie, co zabił jednego Turczyna, a drugiego postrzelił, którzy już się byli wynieśli z dzidą jeden, drugi z szablą, nie wyszedł z tej potrzeby. Godzien przynajmniej, aby za duszę jego proszono tam Pana Boga. Już teraz, kiedym z łaski Bożej zdrów oznajmuję waści sercu memu, że mnie tak potłukli byli uciekający, to zbrojami, to karwaszami, że w kilku miejscach ciało moje było jak najczarniejsze sukno. Nieboraka wojewodę pomorskiego znaleziono bez głowy. Nikogo zdrajcy żywcem nie biorą, dlatego też i nasi teraz im nie folgują i mało żywcem biorą. Mamy więc znowu informację o obciętej głowie wojewody pomorskiego, Władysława Denhoffa. I charakterystyczna rzecz dla tej epoki, że znaki, które widział Sobieski przed bitwą pierwszą i przed bitwą drugą, poczytywał jako wróżby. Listów pakiet, które Forwal przysłał do pana Gizy przez tych posłów, posyłam waści sercu memu, adresować do pana markiza de Bethune. Tu mnie znowu konkurencja o województwo pomorskie gryzie głowę. Pan wojewoda ruski na pana referendarza, a ksiądz podkanclerzy na syna swego. Jam obudwu żadnej nie dał rezolucji i że pan wojewoda jeszcze żyć może, bo się w ciele bez głowy snadno omylić może. Do jego mości panny księni nie mam czasu pisać. Racz waść moja duszo uczynić to za mnie, oznajmiwszy jej o wszystkim i zaleciwszy modlitwą i dalsze intencje nasze. Rzecz dziwna, że we czwartek, kiedyśmy szli do nieprzyjaciela, wtedy pies jakiś czarny, bez uszu, ustawicznie nam zachodził drogę, którego odegnać nie możono. Orzeł przy tym czarny jakiś przyleciał nad nas niziusieńko i poleciał w tył nas. Teraz zaś wczora, naprzód gołąb biały, upadał po kilka razy przed chorągwiami, a orzeł biały śliczny, obleciawszy nisko nade mną, poprowadził mnie do nieprzyjaciela. Więcej już nie mając czasu, całuję bez przestanku wszystkie śliczności jednego serca mego i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy te znaki, te wróżby, które albo zwycięstwo zapowiadały, albo klęskę. A Jan Chryzostom Pasek pisze: w sobotę rano, to jest 9 oktobris, poszło wojskie nasze pod nieprzyjaciela, niemiecka batalia za nim w trop. Przyszli pod parkany i stanęli szykiem. Turcy też jako na miód wyszli w pole z swego obozu i zaraz, niewiele myśląc, najpierw na te chorągwie skoczyli, które we czwartek poczęły uciekać, nóż się bić. Dopieroż insze ich hufce na insze też nasze pułki uderzyły. Paszowie przywodzą, osobliwie ten to sylistryjski, jako ogień wpada na szeregi. Zaweźmie się bitwa. Cezariani też już blisko następują, zamieszają nas i Turków. Przerżnęli ich na dwoje. Turcy w nogi, jedni do mostu, drudzy do fortece, do parkanów. Cesarscy też pospieszyli tamtym skrzydłem od pola. Bijże dopiero jak swoich.
co uciekali pod fortecę, zmieścić się tam nie mogli, ale zaraz zatarasowali sobą bramy, a drudzy w Dunaj. To tak cięto, trup na trupa padał i zaraz za jednym zamachem i fortecę wzięto, z której lubo zrazu poczęto ognia dawać, ale potem i dano pokój, nie wiedząc, do kogo strzelać, co się tak nasi pomieszali z Turkami. Owi tedy, co nie chcieli szable polskiej czekać na lądzie, a uderzyli się w Dunaj, jedni tonęli, drudzy napływawszy się, wracali się nazad do lądu, dając się na dyskrecję. Jeden z nich z podziwieniem do Strygoniej przepłynął, że jako nie może lepiej ryba pływać, ten koń, tak dobry pływacz, znowu się naszym dostał, jak Strygonium wzięto. I wielkiej powiadano cenie chodził, jak to powiadają, co wilk o zionie, to go nie minie. Tamci zaś, co do mostu uciekali, jeszcze mizerniejszą ginęli śmiercią, bo w owym tumulcie u mostu sami się zabijali, ten też tego uprzedzając, a tu z tyłu koszą, strzelają, po prostu zły strach. Jak się już tego nacisnęło na most, gmin wielki, owi znowu, co pospychani z mostu, kto primo instancji nie utonął, każdy się przecie trzymał mostu, uczyniła się wielka mostowi wiolencja, że się rozerwał. Dopieroż panowie otomani pływać, dopieroż się topić. Owi też, co powyżej pod parkany tonęli, napłynęło to z wodą, że się Dunaj tak zatkał owymi ludźmi i końmi tak bardzo, że woda na łokieć i lepiej na brzegi wystąpiła. Parkany wzięto z armatą, lubo ich z Strygoniej bardzo broniono, potężnie z armat strychując z tamtej strony i kule przenosiły i raziły, drugie też w wodę pluskały. Tam w parkanach, kto we czwartek zgubił swoją chorągiew, kotły, zaraz to znalazł i wziął jako swoje sine contradictione jego mości pana pasze sylistryjskiego. Nawet i więźniów żywcem wziętych tam zastano, bo kilku tylko posłał był Saraskierowi przy głowie wojewody pomorskiego, a byli tak błaznowie, że niektórzy mówili, że to królewska głowa, bo też i podobnym był wojewoda pomorski kompozycją królowi. I tak zupełny, tłusty. Legło tedy owo mnóstwo ludzi, którzy się mieli za zwycięzców we czwartek, ci w sobotę zwyciężeni, którzy we czwartek gonili, ci w sobotę uciekali, którzy we czwartek cudzej głowy się siągali, swojej przed szablą polską w sobotę umknąć nie mogli, którzy chrześcijańskiej krwie z wielkim apetytem we czwartek pragnęli, swojej się w sobotę pod ostatkiem nasycili. Tutaj przerwę cytat. Mamy informację, że podobnym był wojewoda pomorski kompozycją królowi. I tak zupełny, tłusty. Więc mamy te informacje o tym, że był otyły i to mu też przeszkadzało później uchodzić z pola bitwy. I właśnie ten koń pod nim też szwankował. Po tej tedy tak szczęśliwej wiktorii parkańskiej i wzięciu Strygonium poszło wojsko nasze ku granicy przez węgierską ziemię. Tam między góry wszedłszy wpadli z gór i lasów kurucy węgierscy i bardzo się naszym intraktu przeciwiali, porywając i zabijając czelać na czatach i na tabory napadając pozostałe i rabując, a w góry potem, kiedy źle uciekając, mając po sobie wygodę, a natura locum. A więc po bitwie parkańskiej dalej... Po wzięciu Ostrzychomia wojsko poszło przez węgierską ziemię. Już jest godzina 7, to nie wiem, czy Państwo mają jeszcze siłę i cierpliwość. Czy skończymy i ewentualnie dokończymy inną razą? Tak? No, myślę, że jeszcze kawałek. Długo. Tak jest. No przepraszam, że aż tyle materiału z tego wyszło. Tak, powinienem to raczej rozbić na trzech osobnych, tak, bohaterów. Ale... głowy nie odzyskano.
Głowy wojewody pomorskiego nie odzyskano, zostało tylko ciało. Wespazjan Kochowski napisał Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia Wybawionego. I tutaj mamy informacje także o uczestnikach tego boju. Tenże Denchow stały, a ten znać daje od rąk poganina Denchowom ginąć i że nie nowina. Bo to był kolejny już Denchow, który walczył z Turkami i poległ, ten Hieronim Herman pod Cecorą, potem Władysław. O Władysławie były jeszcze te inne relacje. No i był on upamiętniany drukami i właśnie o tych jeszcze innych może upamiętnieniach Władysława Denchowa i o losach dalszych bohaterów to może przy innej okazji opowiemy, bo już chyba pora zmykać do domu. Dziękuję Państwu. Przepraszam za taki długi występ. Do widzenia.